Garnitury marynarki czy eleganckie akcesoria dla mężczyzn? To znajdziesz w asortymencie salonu mody męskiej Red Bow, który mieści się w Końskich przy ulicy Piłsudskiego 9. Punkt oferuje atrakcyjne ceny na każdą kieszeń. Warto odwiedzić salon i zapoznać się z jego asortymentem. Już niebawem rozpocznie się listopad, a to oznacza wzmożony ruch w okolicach cmentarzy za sprawą Dnia Wszystkich Świętych. Nie każdy chce lub może wybrać się na cmentarz własnym autem. Gmina Końskie zapewnia, że autobusy komunikacji miejskiej będą kursować zgodnie z rozkładem sobotnim. Kilka lat temu Gmina Końskie na okoliczność związaną z naszą tradycją dbałości o groby najbliższych na cmentarzach wprowadziła darmową komunikację publiczną w te dni. Od kiedy jednak od 20 roku mamy komunikację publiczną, nie ma już potrzeby, żeby organizować komunikację specjalną. W tym roku jednak chcemy zrobić coś wyjątkowego, coś, co będzie pierwszy raz. Wszystkich Świętych przypada w piątek. Jest to dzień ustawowo wolny od pracy. Mimo to nasza komunikacja będzie jeździła zgodnie z rozkładem sobotnim, a więc obejmie nie tylko możliwość dojazdu na cmentarz w Końskich linią numer 4 lub 14, ale również można skorzystać z wszystkich linii komunikacyjnych, które jeżdżą po trasach gminnych i dojechać bądź do Końskich, bądź do cmentarzy parafialnych w różnych miejscach naszej gminy, a jest ich niemało. Więc za 2 złote, bo tyle kosztuje bilet, lub za złotówkę, bo tyle kosztuje bilet ulgowy, można spokojnie zostawić w domu samochód i przejechać w tym dniu, nie ryzykując tłoku na dojazdach i poszukiwaniu miejsc postojowych. Włodarz zapowiada, że organizacja ruchu drogowego w okolicach cmentarza powinna wyglądać jak w poprzednich latach, czyli najpewniej ulica Browarna w Końskich w tym dniu będzie jednokierunkowa z wjazdem od ulicy Partyzantów. Informacje na ten temat urząd opublikuje w ostatnim tygodniu października. Wtedy na pewno Państwa o tym poinformujemy.